dobry, w moim studiu dzisiaj Rafał Nowak, rolnik z gminy Brudzeń Duży. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I Dariusz Myzia, rolnik z gminy Bulkowo. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, która ostatnio jest na językach chyba wszystkich Polaków, czyli o protestach rolniczych. I na początek może wyjaśnijmy, dlaczego rolnicy protestują. No powiem tak, rolnicy w tej chwili to walczą o swoje utrzymanie i też o swoją godność, bo faktycznie ceny, które są obecnie na rynku, no niestety nie wystarczają na pokrycie nawet kosztów produkcji, więc no walczą o siebie, walczą o to, żeby utrzymać własne gospodarstwa. Walczą też o to, żeby konsument miał dobrą jakość produktu na polskim rynku, no i żeby to nie zjeżdżało faktycznie ze wschodnich stron, że tak powiem. Tak jak kolega powiedział, to jest bardzo ważne, o byt, o swoje gospodarstwa, to jest ich źródło utrzymania, ale też o przepisy, które po prostu Unia Europejska wprowadza. No właśnie, tak bo zwany, na traktorach widzimy, że tak, zielony ład równa się głód. I w czym wam te przepisy zagrażają dokładnie? Tak, no generalnie podstawowa sprawa jest taka, że rolnicy są obciążani coraz to większą ilością biurokracji. Kolejna sprawa jest tak zwane ugorowanie gruntów, gdzie mają wyłączać 4%, rolnicy mają wyłączać 4% gruntów. Dzisiaj to się troszeczkę zmienia, bo może to być tam zastępowane roślinami bobowatymi i tam troszeczkę inaczej, więc już Parlament Europejski się troszeczkę z tego wycofuje. Natomiast ja to zawsze porównuję, żeby tak zwykły konsument też to zrozumiał. 4% gruntów, czyli rolnik posiada gospodarstwo 100 hektarów i dajmy na to 4 hektary masz nie obrabiać. Masz nie obrabiać i tak, podatek musisz od tego zapłacić. Chwasty na tym rosną. Po roku czasu też trzeba o tą ziemię zadbać. Rolnicy wiedzą, jak o ziemię dbać, jak ją wzbogacać, próchnicę wzbogacać w życie biologiczne. Ja to porównuję no na przykład firmy transportowej. Firma transportowa ma 100 tirów i teraz ktoś ci nakazuje, że 4 samochody mają po prostu stać i ty musisz płacić wypłatę pracownikowi, podatek za te samochody, rok czasu są odjęte w ogóle z obiegu. No to po prostu są chore przepisy, więc między innymi też dlatego rolnicy walczą. Kolejna sprawa jest taka, tak jak tutaj też kolega wspomniał, o napływ niekontrolowany towarów z Ukrainy. No walczymy. Właśnie ostatnio w internecie widzieliśmy jakieś zdjęcia, filmy zbóż z Ukrainy, które są w fatalnej jakości, spleśniałe, brudne. Tak. I to wszystko wpływa do Polski, my to jemy. Rolnicy to pokazują, no dzisiaj mamy wiadomo wszyscy telefony, dostęp do internetu. I rolnicy to pokazują, ale też rolnicy, którzy to pokazują, są po prostu straszeni. Rodziny, oni, no tutaj mogę pewnie powiedzieć Hubert Ojdana, sam prosiłem o interwencję w jego ochronie. Rolnik, który pokazuje tą patologię po prostu spleśniałej kukurydzy z rzepaku, który w dokumentach ma jako towar techniczny, czyściwo młynarskie albo jeszcze tam inaczej. I później gdzieś to jest przeładowywane, ginie to w Polsce i po prostu konsument najzwyczajniej w świecie prędzej czy później to je. A my po prostu też walczymy o to, żeby to było w jak największym stopniu nasze, zdrowe, polskie. Bo też powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, teoretycznie istnieją przepisy, które zabraniają wwozu do Polski 4 rodzajów zbóż, tak, produktów. To jest kukurydza, rzepak, pszenica i? Rzepak i słonecznik. I słonecznik. Ale co jest z tym przepisem? Bo przepis istnieje, ale... To jest, tak jak tutaj kolega powiedział, to jest niekontrolowane do końca, tak? Zresztą blokady rolników na granicy pokazały, ile tego towaru, chociażby z tych 4 produktów, ile tego towaru wjeżdża do Polski. Wjeżdża tak naprawdę pod różnymi nazwami. Tak? Tysiące ton. Tysiące ton
w różnych, że tak powiem, opakowaniach, to czy tirami, czy wjeżdża to wagonami, można określić, wagony po cemencie. Przemyt po prostu jest, to tak? Jest, tak, skoro tak, jest to zakazany przemyt. Produkt. Gdyby to było faktycznie kontrolowane, bo też rozumiemy sytuację, że handel międzynarodowy musi funkcjonować. My sprzedajemy na Ukrainę, od nich importujemy jakieś inne rzeczy, ale to ma być zbilansowane. Natomiast jeżeli poza papierami idą takie ilości duże, my na to się nie godzimy. To jest zwyczajny przemyt. Tak. Tutaj jeszcze podkreślmy jedną rzecz, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, więc Unia Europejska narzuca polskim rolnikom konkretne na przykład typy nawozów, których mają używać. Czy środków ochrony roślin. A Ukraina nie należy do Unii Europejskiej. No właśnie o to chodzi, że taka Ukraina może stosować co chce, ile chce. Dlatego też się słyszy, że służby wychwytują, nie wiem, 3 dni temu partię na przykład 240 ton cukru, który miał przekroczoną ilość chloroprifosu w sobie, środka ochrony roślin, który jest wycofany tak naprawdę w Unii Europejskiej. Natomiast na Ukrainie można stosować wszystko. My nie jesteśmy w stanie się porównać, bo u nas średnia gospodarstwa jest 11,4 hektara, w Niemczech około tam 70 hektarów, a na Ukrainie jest 1000. Tam 10 holdingów, agroholdingów obrabia 80% powierzchni Ukrainy, czarnoziemu, gdzie tam jest 3-4 metry czarnoziemu, a u nas to wiadomo 20 centymetrów, jak tam powiedzmy technologia orkowa, to musisz już delikatnie, żeby nie wywalać tej tak zwanej martwicy, a tam w zasadzie popruszysz nawozem i rośnie ci wszystko. Tam są dozwolone rośliny genetycznie modyfikowane, co u nas i w Unii Europejskiej jest absolutnie zakazane. Więc nie są to holdingi ukraińskie. Dokładnie. Także to ta czołówka tych agroholdingów to są zarejestrowana w Luksemburgu, na Cyprze, po prostu w rajach podatkowych. Tak? Także oni nawet nie wpłacają podatku do tej biednej Ukrainy, tak, która walczy. Więc my jako rolnicy zderzamy się z potężną machiną kapitału finansowego, który tak naprawdę w mojej ocenie, gdzieś teraz każdy chyba może w tej przestrzeni internetowej to odnaleźć, wyciąga taki wniosek, że oni po prostu chcą zawładnąć żywnością, energią i wodą, bo są zakątki na świecie, gdzie woda jest towarem deficytowym. U nas dzięki Bogu na razie z wodą nie mamy problemu, ale jeżeli chodzi o energię, to widzimy problemy, tak? No bo są wysokie koszty. Wysokie koszty wyprodukowania nawozu, gdzie te ceny nawozów troszeczkę spadły od wybuchu wojny, ale nadal są wysokie. Ja tu na bieżąco przychodząc, dzisiaj cena pszenicy oscyluje z jednej z okolicznych paszarni 660 zł za tonę, pszenżyto 580 za tonę, a saletra kosztuje 1900 zł za tonę. A polifoska szóstka to są takie dwa podstawowe, można powiedzieć, nawozy, azotowy i NPK, który jest w cenie 3200. I teraz taki prosty przelicznik. 3 tony potrzebujemy na 3 tony pszenicy na 1 tonę saletry. 5 ton potrzebujemy na 1 tonę polifoski szóstki. I 3 tony na zatankowanie większej mocy ciągnika, który zużyje te 3 tony w przeliczeniu na pieniążki w granicach 10 do 12 godzin. Więc ceny produktów rolnych w tym momencie szorują po prostu po dnie, a niestety koszty pozostały wysokie. Też słyszę wypowiedzi ekonomistów, którzy mówią, że rolnicy zarobili podczas wybuchu wojny, towary rolne zdrożały i tak dalej. Nie do końca jest tak, bo nie wszyscy mieli towar w magazynach i sprzedali po ekstremalnie wysokich cenach, a są też bardzo duże grupy rolników, którzy sprzedały produkty rolne swoje po niższych cenach, bo jeszcze przed wybuchem wojny, a kupowały saletrę nawet po 4, 5 czy nawet 6 tysięcy. To są po prostu ekstremalne ceny i dzisiaj po prostu jest ten problem, że rolnicy tak naprawdę stoją już pod ścianą i oni się nie cofną, oni nie mają wyjścia. Bo to jest albo, to jest tak naprawdę ich być, albo nie być. Ale też i być, albo nie być całego kraju. Tak. Bo może powiedzmy sobie, czym grozi upadek rolnictwa polskiego? To tak naprawdę
bezpieczeństwo żywnościowe kraju, tak? No, jeżeli my nie będziemy produkować, a faktycznie, jeżeli ekonomia no, będzie pokazywała, że nie ma sensu uprawiać gleby i trzeba zmieniać, że tak powiem, branżę, gwarantuję, że młodzi ludzie nie wrócą na wieś produkować żywność. I będziemy uzależnieni od produktów z innych krajów, a one na pewno nie będą ani lepsze, ani tańsze. I tak jeszcze dla porównania tych cen, tak jak kolega tutaj mówił o cenie pszenicy, przed pandemią, przed wojną, przed pandemią, cena pszenicy była w granicach 800 zł tak za tonę, a tak już jednym nawozem, że tak powiem, się posłużę, cena saletry kosztowała 900 zł tak, za tonę. Taka była relacja. W tej chwili dwa razy tyle kosztuje saletra, natomiast pszenica jest tańsza o 200 zł na tonie, prawda? No, czyli de facto jest to nieopłacalne kompletnie. I jeszcze jedna rzecz. Dochód rolniczy jest podawany jako 5549 z hektara. Nie wiem, jaki ekonom wyliczał to, gdzie w tej chwili, no załóżmy, te 700 zł niech by było za tą pszenicę, średni plon około 7 ton. 4900 jest brutto. A gdzie są koszty? Gdzie są koszty? I jeszcze co ciekawe, do dochodu rolniczego brutto nie jest wliczana praca rolnika. Też się zapytam, czemu? Przecież no tak, to samo się nie robi. Wszystkim pracownikom wypłacamy pensje, dlaczego tak, nie rolnikom? Dokładnie tak, ale też często słyszy się zarzuty, bo rolnik ma tam ciągnik za milion, czy po prostu... No właśnie, to podczas protestów rolniczych widoczne było w komentarzach. Ja tak naprawdę mówię zawsze, a co ma się wrócić teraz do konia? No to też większość społeczeństwa, która nie jest związana z rolnictwem, no nie chciałaby dzisiaj jeździć pewnie małym Fiatem czy dużym Fiatem, tylko po prostu gdzieś patrzy zawsze ktoś wyżej. To jest po prostu najzwyczajniej w świecie narzędzie pracy i trzeba nie zapominać o tym, że rolnik, jeżeli będzie miał pieniądze, to on napędza gospodarkę, on wymienia sprzęt, on ten sprzęt musi serwisować, on prowadzi remonty, budowy budynków gospodarskich. To jest potężna gałąź po prostu gospodarki, która tak naprawdę daje ludziom pracę. Ale też pewnie ja i tutaj kolega byśmy chcieli poniekąd przeprosić mieszkańców, którzy no, upatrują w nas tych takich, no nie wiem, zbójów, którzy blokują drogi. No tak naprawdę, a co my mamy zrobić? No zablokować swoje podwórko albo nie wiem, nie oprzątnąć zwierząt? No taka forma. Natomiast nie chcemy tego robić, ale jeżeli ta sytuacja się nie będzie zmieniała, nie będzie zaangażowania ministra rolnictwa i jasnych tutaj zmian, no to nie będzie innego wyjścia. Będziemy dotąd protestować, aż się ta sytuacja ustabilizuje. I też nie do końca tutaj wiemy, jak się zakończą rozmowy z premierem. Słyszy się też w przestrzeni medialnej coraz więcej takich głosów, które mówią, że my jako rolnicy, ja to podtrzymuję jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz się sprzedali za jakieś 1500 zł na przykład do hektara. Ja wiem, że wszystkie pieniądze są potrzebne, ale to nie załatwia problemu. To zapcha nam jakąś, załata nam jedną dziurę z wielu w tym takim, no powiedzmy, przysłowiowym wiadrze, ale to nie załatwi problemu. Nie likwiduje przyczyny. Nie, dokładnie. My musimy znaleźć tutaj rozwiązanie. No, jesteśmy w Unii Europejskiej, ja tak naprawdę sobie no nie wyobrażam teraz, no jeżeli nie w tej Unii, to gdzie? No ale to muszą być jakieś normalne po prostu zasady, a nie jakieś oderwane od rzeczywistości. Oprócz Ukrainy, to jeszcze Rosja faktycznie destabilizuje ten rynek, bo też potężne ilości zbóż i innych produktów wpływają z terenu Rosji. Rosja no, też zajęła część, że tak powiem, gruntów Ukrainy i przejęła nawet ich płody i też to jest wszystko wypychane też z myślą, żeby destabilizować rynek unijny. I tak naprawdę my też nie wiemy, czy część tych towarów to tak naprawdę nie jest z Rosji, tak? No bo ci oligarchowie z tych potężnych holdingów, przecież oni są powiązani tak samo z Kremlem, nie? Czego potrzebowalibyście od rządu, żeby wasza sytuacja się poprawiła? Co trzeba by było zrobić? Przede wszystkim, no to moim zdaniem wynegocjowanie w
w Parlamencie Europejskim tego, co tak naprawdę europejscy rolnicy chcą, tak? Bo to się zaczęło na grubo we Francji, bo ostatni protest w Warszawie przecież widzimy, jak ci rolnicy się zachowują. Grzecznie, bez żadnych, nie wiem, palenia opon i tak dalej, jest marsz zgłoszony i tak dalej. A we Francji rolnicy się po prostu nie patyczkują w tańcu, że tak powiem kolokwialnie, tylko ryją asfalt, leją gnojowicą, palą gumy. W Niemczech jest to samo, Bruksela, przecież to ja uważam, że tak naprawdę ten protest niemieckich rolników, francuskich, belgijskich i poniekąd też naszych, bo to też i Portugalia i Hiszpania protestuje, to dopiero zwróciło uwagę na ten problem, bo tak naprawdę te przepisy obowiązują wszystkich, ale też jeszcze warto powiedzieć to, że dozwolone środki ochrony roślin, to te przepisy nie powinny być tak jednoznacznie ustalone, ponieważ w Holandii na przykład zużycie jest 4 kg substancji czynnej na hektar, a my zużywamy średnio 1 kg substancji aktywnej na hektar. I teraz jeżeli Unia Europejska wprowadza zasady, że o połowę mamy zmniejszyć zużycie, no to my jesteśmy pokrzywdzeni. No to wszystkie kraje powinny mieć stosowane jedna zasady, tak, na takiej zasadzie. Więc ten Zielony Ład absolutnie to też nie jest tak, że rolnik nie dba o planetę, o środowisko, bo on naprawdę dba. Dzisiaj mamy naprawdę nowoczesne maszyny wyposażone w emisję spalin, DPF-y, no, technologia jest naprawdę tak jak w nowoczesnych samochodach, czy ciężarowych, czy osobowych. Czy to dbałość o glebę, czy zmniejszenie, no przecież my doskonale szanujemy te drogie nawozy, tak? My nie przenawozimy tych swoich plantacji, stosujemy płodozmian, także no te przepisy po prostu, które no w tej Unii Europejskiej muszą być zmienione, nie? I troszkę faktycznie ten Zielony Ład to wypiera tą dobrą praktykę rolniczą, o której my się uczyliśmy, tak, którą stosowaliśmy w naszych gospodarstwach. Ja mówię, chociażby ścierniska, które mają zostawać na dużo dłużej po żniwach, a wiadomo, że nieruszone ściernisko powoduje to, że odparowuje z gleby woda, a my chcemy tą wodę szanować. Tak, magazynować w tej glebie, prawda? Tam się wiele dobrych rzeczy dzieje w tej ziemi, tak? Różne przemiany w glebie, mikroskładniki, no naprawdę tam jest, powiem tak, pewnie nawet sami nie wiemy, ile dobrego tam się dzieje. I tą ziemię my chcemy też chronić, ale chronić tak jak, no może kiedyś się robiło, może nowoczesne bardziej metody wprowadzamy, natomiast to jest ochrona gleby i wody. I ten Zielony Ład niekoniecznie nam w tym pomaga, bo się mówi, że faktycznie będą trzeba zadbać o jakiegoś tam robaczka, który ma gdzieś tam się posiedzieć. No uważam, że nie tędy ta ekologia powinna iść. Ekologia to jest taka przykrywka do tego, żeby zmniejszyć produkcję, no mówię, w Unii Europejskiej, tak, bo chyba dużym graczom na tym zależy. Dzisiaj też się mówi o tym, że tam zwierzęta wydzielają za dużo CO2 i tak dalej, ale Unia Europejska to jest tylko tak naprawdę promil tego, co zajmuje świat. Czyli my jako rolnicy i nie tylko rolnicy, tak, no bo przecież dzisiaj ta energia odnawialna i tak dalej w Unii Europejskiej idzie w tym kierunku, żeby dbać i tak naprawdę walczymy sami z sobą. A Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, kraje Dalekiego Wschodu, no one po prostu nie przestrzegają żadnych norm i my nie jesteśmy w stanie konkurować, jeżeli chodzi o tanią siłę roboczą, tanią energię. Jeszcze tu Darka może bym poprosił o tych burakach cukrowych, bo też uprawiamy buraki cukrowe, to jest tak naprawdę jeszcze ta gałąź, która jest zagrożona, ale jest opłacalna. No mówi, właśnie tak. No, mówi się o tej ekologii, tak? A czemu się nie wspomina faktycznie o tej uprawie buraka cukrowego, który ma faktycznie potężną fotosyntezę. Z ciekawości, hektar buraka produkuje tyle tlenu, co 5 hektarów lasu. I czemu po prostu o tym się nie mówi? Przecież to takie proste. No, wydaje się, że przepisy jednak wszystko komplikują. Wiemy, że dzisiaj w Warszawie trwa rozmowa premiera z przedstawicielami rolników. Nie wiemy jeszcze, jak to się skończyło, czy skończy.
Ale jeżeli nie porozumiecie się z rządem, to co dalej? No są zapowiedziane faktycznie protesty w Warszawie na dni 5, 6, 7 marzec. Rolnicy no, rozumieją, jak duży jest problem i biorąc pod uwagę no, nawet no, zbliżające się wybory, rolnicy wiedzą, że jeżeli teraz nie uda im się nic wywalczyć, to później politycy niestety będą mieli nas gdzieś. I faktycznie rolnicy wyjadą. W jakiej formie, to jeszcze nie wiem, ale na pewno będą w Warszawie i będą protestować. Do skutku. Myślę, że tak. Bo rolnicy też, dzisiaj jest jeszcze taki czas, że prace polowe się nie zaczęły na siłę, na potęgę, tak? Za chwilę trzeba nawozić nowe plony, nowe zasiewy, siać zboża jare, więc rolnicy będą no, ekstremalnie zajęci, tak? Natomiast ciągłe rozmowy i apelowanie, że będziemy rozmawiać, to już w ustach zasycha po prostu. Konkretów, my chcemy konkretów i tych ustaleń, bo te spotkania na szczycie Unii Europejskiej, no to są w jakichś takich trochę za bardzo odległych terminach. My chcemy teraz i już tych rozwiązań, tak? A nie będziemy rozmawiać. To nie tak, nie? Rządzący myślą, że jeżeli zmęczenie będą przeciwnika. Odwlekać to wszystko w czasie, tak, zajmiecie się pracą i nie będzie czasu tak, na protesty. Pójdziemy do pracy, tak? Mhm. Ja jeszcze tutaj może nadmienię. Jako społeczeństwo się, wiadomo, starzejemy. Ale rolnicy szczególnie. Taki przykład, ostatni nabór na premię dla młodego rolnika, czyli po prostu dodatkowe pieniądze, które może sięgnąć młoda osoba chcąca założyć gospodarstwo czy przejąć po rodzicach, no to ostatni nabór to 600 wniosków był. To jest niezupełnie dwie osoby na powiat. Dwie młode osoby na powiat. Czyli po prostu obserwujemy tendencję taką, że młodzi nie są zainteresowani, bo to po prostu, ja myślę, że tutaj Darek się też ze mną zgodzi, no my to kochamy to, co robimy, tak, bo to jest nauczone, wyuczone. To jest misja. To nie jest tak, że tylko patrzymy na kasę i to jest dla nas najważniejsze. No to po prostu trzeba lubić, kochać to, co się robi, ale młody człowiek, jeżeli patrzy, z jakimi problemami rodzice się borykają, z tą biurokracją i z tym wszystkim, no to po prostu po co? No to pójdzie do pracy i święty spokój, tak? Tylko tak, no mówię, pensja no co co dalej? Miesiąc wpływa na konto. Za 20-30 lat, tak? To, co mamy za 20-30 lat mieć 50 osób w postaci oligarchów, którą będą obrabiać nasz kraj, no to nie tędy droga. To potem będą oni rządzić jedzeniem i oni będą dyktować ceny, ale to wtedy już będzie za późno. Dlatego warto zastanowić się już teraz i już teraz podjąć odpowiednie kroki, żeby tak. Polska, która zawsze słynęła z tego, z rolnictwa, z producentów żywności, każdego rodzaju, żeby nie zaczęła być zmuszona do sprowadzania tych produktów z zagranicy, bo już producentów nie będzie. Teraz jeszcze się mówi dodatkowo o zamykaniu hodowli uwięziowej. No, tak naprawdę w skali Polski to myślę, że ponad 70% jest gospodarstw, które utrzymują bydło na uwięzi. Niestety za chwilę nie będą, załóżmy gospodarstwa mleczne, nie będą miały odbieranego mleka z takich obór uwięziowych. Już to słyszeliśmy nawet na jakichś tam spotkaniach z zarządem mleczarni. Więc no, grozi nam to, że faktycznie produkcja mleka, która jest też bardzo trudną i wymagającą produkcją, bo chyba najtrudniejszą, bo 365 dni w roku. No może 24 godziny to nie, ale no około 20 godzin to trzeba być czujnym. Dokładnie. Przy tej produkcji. Za chwilę będą te gospodarstwa wyłączone. I tutaj powiem szczerze, że jeżeli jakieś gospodarstwo odejdzie od tej produkcji, gwarantuję, że do niej nie wróci. To nawet choćby mieli nie wiadomo jaki dobrobyt z tego tytułu,
to nie wrócą, bo to jest uwiązanie. To jest uwiązanie. Jak ma ktoś, załóżmy, 50 sztuk krów, to te 51 stanowisko to jest tego gospodarza, tego rolnika. No, tak. No niestety to tak jest. Zamknąć to jest bardzo szybko, ale potem odtworzyć to jest po prostu nierealne tak naprawdę. A jeżeli się mówi teraz o tym sztucznym mleku, które ma być produkowane, no ono na pewno nie jest tańsze od tego naturalnego, od krowy. I zdecydowanie nie jest zdrowsze. A to jest też... Ja też tak w rozmowach też to podnoszę, że bo się słyszę o tam białku z robaków i tak dalej. Ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem. Jeżeli ktoś chce to spożywać, czy być wege, czy to nie ma żadnego problemu, ale ja jestem mięsożerny i proszę mi nie mówić, co ja mam po prostu jeść. Nie zaglądać do naszego talerza. Tak, ja bym naprawdę chciał jeść tą polską, naprawdę dobrą tą żywność. Także to tak. O bardzo ważnych sprawach rozmawialiśmy dzisiaj. Myślę, że sporo w Polsce jest osób, które popierają wasze protesty, bo chyba jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że bez polskiej żywności my po prostu nie będziemy istnieć, bo każda sprowadzana będzie na pewno droższa i dużo mniej zdrowa. Także trzymamy kciuki, panowie. Mam nadzieję, że jednak uda się porozumieć i wasze postulaty zostaną spełnione. No my możemy tylko, mówię, w tym miejscu przeprosić, no jeżeli występują, czy występowały jakieś utrudnienia, no nie mamy innego wyjścia, po prostu walczymy o byt, albo wszystkich być, Polaków. Nie być. Wszystkich Polaków właśnie, tak naprawdę, bo to wszystkich o wszystkich konsumentów chodzi. Walczymy. Tak jest. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. W moim studiu gościli dzisiaj Dariusz Myzia i Rafał Nowak. Dziękujemy pani, dziękujemy państwu.